No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z dziedzictwa Hogwartu. No i jesteśmy już po fabule głównej, dokładnie, udało się. Gra teoretycznie zakończona, ale seria jeszcze nie. Więc idziemy dalej do dormitorium, zobaczymy, czy ktoś w ogóle będzie jakoś reagował na to, co się wydarzyło. Nie mam pojęcia. Pamiętajcie o tym, żeby strzelić lajka, jak będzie się podobało, napisać coś fajnego w sekcji komentarzy. A my zobaczmy. Na razie nie widzę tutaj specjalnie, żeby ktoś cokolwiek zwracał uwagę. W ogóle ta dwójka, ten blondyn i ten blondyn, tacy wyjątkowo podobni jacyś, a może mi się wydaje. Może bliźniacy. Kto ich tam wie? Natomiast to, co mnie najbardziej teraz intryguje, to w pierwszej kolejności spotkanie z Sebastianem, czyli w cieniu przyjaźni. Sebastianie, gdzie ty na mnie czekasz? Gdzieś tutaj w okolicy, rozumiem. Nie, no tu jest wyjście, ale to jest skrzydło dzwonnicy, tak? No gdzieś mniej więcej w tym miejscu oczekuje na nas. Dobrze, chodźmy więc tam czym prędzej. Zobaczymy. O cóż chodzi? Jak to się wszystko rozwiązało? Czy siostra mu wybaczy? Czy wyda go? No i co się stanie? No, jest wiele możliwości, słuchajcie, naprawdę wiele możliwości. Och, ten śmierdzący korytarz. Masakra. Wiszenie tutaj to po prostu podłość. O Boże, no nie dziwię się, nie dziwię się. Wyobrażacie sobie tak cały czas siedzieć w czymś takim? Dobra, musimy zejść, a... Ułatwmy sobie życie, no właśnie. Można? To działajmy. Po schodach? Myślałem, że mam gdzieś blisko, a tu proszę bardzo, jednak się człowiek musi... całkiem sporo nachodzić. A, bo my mamy się spotkać, no tak, w krypcie. Zapomniałem prawie całkowicie. Całkiem prawie zapomniałem, czy Anna też tutaj będzie. W końcu kiedyś przychodziła do tego miejsca, ale ona teraz w końcu nie uczęszcza do Hogwartu. Nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Jak to wszystko się potoczy? Jest tylko i wyłącznie Sebastian. Porozmawiajmy. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominous spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry, but I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Mnie nie zawiodłeś. Uważam, że wuj był zły, nie starał się w ogóle pomóc jej w jakikolwiek sposób. I zapłacił za swojem. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominous everything for standing by me. Well, it wasn't easy, but I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. Bardzo mi miło, Sebastianie. Oh. Do grobowej deski. No i tak chyba kończy się wątek Sebastiana, który bym powiedział, że jest chyba najciekawszym wątkiem. To wszystko, wiecie, nauka czarnej magii. Wszystko to, co się wydarzyło, ta historia, kto zrobił to Annie. No i tak właściwie to ja się zemściłem w jej imieniu, bowiem przecież załatwiłem Rookwooda. Więc sprawiedliwości można rzec, że stało się zadość. Teraz natomiast pójdziemy spotkać się z panią profesor Weasley, bowiem zakończenie roku, sumy nas czekają. Jak to będzie wyglądać? Czy ja tutaj muszę się uczyć? Muszę zaliczać to w jakiś sposób? Nie mam bladego pojęcia. Natomiast to jest jeszcze taka misja teoretycznie fabularna, co nie? Dobra, profesor Weasley, nie wiem gdzie pani jest, ale pójdę już teraz po prostu na piechotę. Przy okazji może znajdziemy coś tajemniczego, ale a to blisko jest. Za dużo się nie nachodzę, chociaż jak widać trzeba przejść tam innych skrzydeł itp. itd. Ale dobra, biegać trzeba, nachodzić się trzeba, lecimy. Czy w tej części... A, bo tu jest ta sala.
Tutaj w tej sali, o, jest coś do znalezienia. Skrzynie, skrzynia. Czy tutaj nie ma jeszcze jakichś... A, są drzwi. A, bo ja tutaj byłem, tylko że niektóre drzwi były zamknięte. A teraz będę mógł przejść. Już mam Alohomorę rozbudowaną. O kurczę, czujne oko Weasley. Pewnie powie, że ja od początku wiedziałam, że z ciebie niezłe ziółko. Professor Weasley? You wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since... I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on. And that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a Rapphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. Even took it upon yourself to help Professor Black's house elf. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Oni. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. I... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here. But quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor. For everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Dokładnie. Czyli rozumiem, że... Czujne oko Weasley. Dobra, sumy. Nowa misja dostępna. A zobaczmy, jak to wygląda. Puchar domów! Muszę wziąć udział w uczcie zakończenia roku, odbywającej się w wielkiej sali. O kurczę. Zajmę się tym, ale szczerze mówiąc chciałbym puchar domów zostawić już tak wiecie na koniec, typowo jak już zrobię wszystko co trzeba, jak mój przewodnik będzie w 100% gotowy, a nie tak wiecie, że nie do końca, ale już idę. No, myślę, że to warto zostawić, ale dajcie znać, no chyba, że można to zrobić wcześniej, a i tak czeka nas coś jeszcze, no ale puchar domów to już mówi o takim końcu całkowitym, ostatni dzień, co nie? Na tej zasadzie, a tu zobaczcie, zostały strony przewodnika, no wciąż jest trochę do zrobienia, krótko mówiąc. Nawet mówiąc trochę, to mało powiedziane, bo sporo. Zdecydowanie sporo. Dobra, może ogarniemy sobie mapę. Zobaczmy w ogóle Hogsmeade. Tutaj też wciąż dużo stron przewodnika, co aż mnie dziwi, bo aż tyle? Czy tyle powinno tego być? No nie wiem. Ale jest tego całkiem jeszcze sporawą. Tutaj Świński Łeb, Królestwo, że jakieś tam, wiecie, no ciekawe rzeczy, no ogólnie jeżeli chodzi o mapę Hogwartu, to też jest, znaczy nie Hogwartu, tylko świata. Tutaj wciąż jest naprawdę dużo do znalezienia, dużo do sprawdzenia, ale i tak wydaje mi się, o właśnie, że powinny się pojawić nowe misje. A, ale nie, to jest z Nati. Ale i tak wydaje mi się, że jeszcze jakieś misje powinny teoretycznie być. Może się dzisiaj tym zajmiemy. Spróbujmy. Wiecie, Rogueda nie ma. Harlow jest zdecydowanie osłabiony. Czy to jest właśnie znak, że trzeba go ostatecznie i porządnie załatwić? Ja myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. Dobra, lecimy. Lecimy. Gdzie jest Natia? Natia już wszystko wygadałam. Wygadała, wiecie. Profesor Weasley. No ona sobie chyba za dużo wyobraża, no, gdzie tam na ty jak coś to jest, wiecie, jest Poppy. Ona jest ciekawsza. A nie ty.
Wszystko musiałaś wygadać. Wszystko! Matce pewnie też powiedziałaś. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. No myślę, że trzeba to zakończyć. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Okay. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. Ho, ta jaka buntowniczka, no proszę. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone. Czy to nie jest ten dwór, w którym już byłem? I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. Możliwe. That I do. Dobra. Na razie lecimy, zobaczymy, albo to jest. A to jest ten dwór! Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. A no tutaj to byliśmy, tu sporo zwiedzaliśmy. Kto by pomyślał, że jeszcze. Że jeszcze to z miejsce odnajdziemy. I do not know. Oho. We should look around. Czy oni o mnie wiedzą? Wydaje mi się, że tak. Że raczej na pewno. Nie ma co się skradać. Absolutnie. Dawaj, brawo! To jest damage, który chciałem tutaj zadać. O! Aha, nie na mnie te sztuczki, cwaniaczki. Nie na mnie. Brawo. Dobra, rzucaj. Taki Petryfikus total, skrzynty do ludzi. Dobra, jeszcze ty. O, dobra. Ale widzę, że wsparcie nadciąga. To cięcie było całkiem przemyślanym. O, dobra, ciebie! Tak jest, brawo. Dobra, tam jest chyba. Okej. Ciebie chciałem załatwić. Nie ciebie. Dobra, no jak już oberwał, to oberwał. Ale chciałem, żeby ktoś inny tutaj dostał. Nie jestem w stanie się zawsze dobrze wybronić. Ale. Blokujemy. Tak jest, weź ich tutaj poprzecina jak można. Wysać najlepiej, bombarda! Dokładnie, działa, więc. Próbujmy. Wow! A co wy mi tutaj, Imperiusy, przyzwaliście? O, proszę. Dobra. Bez takich mi tutaj, proszę, bez takich. Dobra, przydałoby się spalić i. Tak jest, mamy. No. Ciebie już tu nie ma. Dziękuję. Jeszcze ktoś. O, zjawił się i on chyba. Teofil Harlow. An excruciatingly loyal companion. Tak, to ja. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must gradually give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Naprawdę myślisz, że nas załatwisz? No, nic bardziej mylnego oczywiście. Słuchaj, załatwiałem mocniejszych od ciebie. Nawet nie myśl, że cokolwiek dasz radę zdziałać. O, złapałeś mnie, no brawo. Na niewiele ci się to raczej zdam. Szkoda, że nie mogę go przemienić w coś. Ale no niestety, nie da się, to się nie da. Oho. Dobrze. Oj, Harlow. Z czym do ludzi? Weź go tam jeszcze. Beczuszko. Dobra, dalej możesz sobie zwisać. Jejku, zaraz go wyrzucimy kompletnie poza to miejsce. Oho. Tak się bawisz? Nie. Kurczę, szkoda, że nie mam... skończyła mi się, wiecie, moc naszej starożytnej magii. O, brawo. Chociaż pewnie zaraz się naładuje, jak dalej trochę popróbujemy. Ej, bo mi za daleko uciekasz, za daleko. Spokojnie. Dobra, mamy to.
Okej, Glacius. Nie no, on po prostu zbytnio się oddalam. Ale okej, Nightside też możesz nam pomóc trochę, byłoby szybciej na pewno. Tak jest. Dla nas się to źle skończy. Czy ty widzisz, co się z tobą dzieje tak właściwie, gościu? Czy ty to widzisz? Bo ja to widzę. Ja to wszystko widzę. Dobra. Okej. No, znowu te tarcze. Okej. Dobra. Jakoś się trzyma, przyznaję. Wytrzymały to on jest. W ogóle. O właśnie, czekajcie. Chciałem użyć Mandragory właśnie w tym momencie. O, tak jest. Żebyś cierpiał to właśnie tak potężnie. Gdzie znowu on się pojawił? Oho! Standardowo, tak czułem, że to będzie zbyt piękne, jak nikt się nie pojawi mu pomóc. Dobra, tak jest, mamy cię. Nie, no najpierw trzeba się zająć tymi jego patałachami. Ale dobra, na samego Harlowa potężne uderzenie. No, liczyłem na nieco więcej, przyznaję. Ale nie jest źle, mimo wszystko nie jest aż tak źle. O, co on mnie tutaj próbuje mnie nieco przypalić, widzę. Dobra, no rzucaj. Oj, damage jednak w ten sposób zadany jest naprawdę potężny. W ogóle brakuje mi eliksiru genowego, teraz widzę. Czy to jest szatańska poszoga? Czy on używa tego zaklęcia, czy mi się wydaje? Nie wiem. Da, nie starasz się. Zobacz, ty już ledwie na oparach ciśniesz, że tak powiem. Aj, zmarnowana bombarda niestety. No dobra, no nic. Jeszcze raz. Brawo. Jeszcze za daleko jesteś. Wracaj tutaj, Harlow. Dobrze. No. Gdzie znowu? Tutaj. Aresto momento. No i o. No nie. Dobra, mamy. Złapany i trafiony. Tak masz... Wow. Okej, nie na mnie to. Udało ci się przez przypadek mnie złapać, ale to był bardzo krótki przypadek. Dobra. Nie no. Liczę, że już nie będzie miał żadnego wsparcia dodatkowego, bo to jest jedyne, co mogłoby mnie zdenerwować, gdyby jeszcze, wiecie, przyszła większa liczba tych popięków i tym podobnych. Jego sługusów. Na pipę, no to my się łapiemy bez większych problemów. Dobra. Gdzie znowu uciekłeś? Co, że ja jak Mugol? Coś ty mnie obraził? Ja ci dam Mugola, ty. Dobra. No. Ej, o, miał przez chwilę ochronę, ale nawet ją wyłącza od razu. Aż dziwne. Okej, okay. I teraz. Ostrzałem. Glacius. Expelliarmus, dawaj, nawet. No, incendy to akurat średni pomysł. Mógłbym użyć czegoś mocniejszego na niego, ale. Wiecie, jest tu Nati. Okej, załatwiony. No, przyznaję, że mnie Nati trochę zaskoczyła tym gestem. Uchroniła nas przed Crucio i jak widać odczuła to na pewno. Instynktowne działanie. Sure you are up for a visitor. Yes, mother. I feel fine and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, mother. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe.
I was relieved when she told me that you were all right. What on earth possessed you to do something like that? I don't know, but what other choice did I have? You were in danger. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts, everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to me. Miło mi. Gazela zemsty. No widzicie, i sobie uświadomiła wszystko. Ktoś tu jeszcze leży? Czy tylko ona jest w skrzydle szpitalnym? A nie, ci, a wy to zawsze tu jesteście chyba. ciekawie. To dalej wykrywa mi gdzieś tą skrzy... Co tu się... Stało się, że... Tak zapytam... czy jeden z uczniów... Czy jeden z uczniów przemienił się w kozę? Czy ja dobrze widzę? Nie wiem. Szczerze mówiąc, teraz to już sam nie wiem. Co tam się stało? Masakra. No ale... Tutaj coś jest do znalezienia w tej wieży zegarowej. Mamy teoretycznie jeszcze spotkanie oczywiście z naszą przyjaciółką Poppy. Ale myślę, że już dzisiaj przynajmniej tym nie będę się zajmował. W zamku wciąż jest wiele tajemnic. Tak naprawdę, a jest dopiero 77%. Ja wiem, że na zewnątrz też jest dużo do zrobienia. Poza Hogwartem, rzecz jasna. Kurczę, no ale cieszę się, że trochę się tutaj wydarzyło ciekawych rzeczy. O, może właśnie ogarniemy sobie, jako że jest noc, to właśnie te stoły astronomiczne, żeby zobaczyć, jakie jeszcze są gwiazdozbiory. Nie jest tego chyba jakoś bardzo dużo. Przy okazji mamy tutaj różnego rodzaju zagadki. A to nie była ta zagadka z The Pulse w tym mieście, czy to w innym? To chyba... Tutaj? Nie, bo ja już ją aktywowałem, bo ona się nie świeci, co? Znaczy no nie ma możliwości użycia malwy. Ale jest niezrobione. Ej, a pokaż mi... Pokaż mi, co masz. Czy nie masz czasami jakieś miotły? O, ulubiony. Never attended Hogwarts myself. In fact, I've never been more than a stone's throw from our humble hamlet. Now, how may I be of service? Chciałem sprawdzić, co mogę ogarnąć. O, a nie chce pan poznawać świata? You never wanted to get out and explore the world around you. Hard to believe, isn't it? Especially for someone so young. But no, some folk just aren't born with the need to wander. My sister Helen, on the other hand, she saw some of the world in her time as an aura. But I'm happy here. Rozumiem. What do you have for sale? Tak jest. Co masz w ofercie? Pokaż mi. Now, how can I help? Liście dyptamu. Chińska kąsająca kapusta. A kupię sobie. Na coś trzeba te pieniążki wydawać. Mogę oczywiście sam ją sobie wyhodować, ale jak można tak? O, a tutaj jest list od Bernarda Ndaye do Ediego Tistluda.
Eddie, ataki zbuntowanych goblinów w Feldcroft się nasilają. Zdają się czegoś szukać. W każdym razie ja nie potrafię znaleźć innego powodu, dlaczego wybrałby naszą malutką wioskę. Handel jednak słabnie, a mieszkańcy cierpią. Feldcroft przydałyby się teraz twoja kreatywność i optymizm. Zawsze zdajesz się mieć jakiegoś sprytnego asa w rękawie. Jakieś pomysły, przyjacielu? Nie wiem, ile Feldcroft zdoła jeszcze wytrzymać. Ja czy tam nie ma czasami... A nie, to jakieś... Dobra, myślałem, że tam coś lata ważnego. Okej, okay, ale zastanawiam mnie, co ja muszę tutaj zrobić tak właściwie. Tam jest coś do przesunięcia? Tak by się zdało wyglądać, że tutaj coś mamy zrobić gdzieś w tej okolicy, że tu się coś gdzieś świeci. Znaczy to jest do przeciągnięcia. Dobra, muszę sobie zamiast tego ogarnąć na przykład to. A nie, to było po to, żeby się dostać tam wyżej. Natomiast o co chodzi w tej zagadce tak właściwie? Dobre pytanie. Ja tam jest jakiś dokument do zebrania, którego nie zebrałem chyba. Ojej. Przejdziemy. No tak jakby... Tak, jest tu jakiś dokument. List od Heleny Sisley do jej brata Ediego. I to po prostu podniosłem. Nie mogę tego przeczytać tak typowo? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast przyjrzyjmy się. Tak, no to jest niezrobione. A tutaj cokolwiek się wyświetla, co przeoczyłem teoretycznie? Jak w górę będę się patrzył? Nie, ale tam coś jest. Okej. I trzeba to zanieść tak daleko. Dobra, już rozumiem. Dobra, czyli to jest chyba ta zagadka. A nie, ja już to przenosiłem kiedyś. Tak, i ten Glasius otworzył mi przejście do tej jaskini. Co nie zmienia faktu, że serio nie wiem, z czym związana jest ta zagadka. Tam jest kolejna zagadka, ale to jest już coś zupełnie innego, jakby nie patrzeć. No to są rozkminy teraz dopiero ciekawe. Dobra, weź zejdź. I tutaj malwy... A może ja nie mam po prostu, żeby aktywować tego? Nie, to jest też aktywowane, tak, to jest też aktywowane. Tutaj nie ma raczej nic trudnego, musimy po prostu pozanosić świetliki. I będzie to z głowy, więc czemu nie? Dobra, to zaniesiemy w pierwszej kolejności może tutaj. O, proszę bardzo, niech będzie. A, i w ogóle nie jestem pewny, gdzieś słyszałem, zaraz się może przekonamy, czy jest trofka za to, jak się poobraca na przykład... To są jakieś woły. Dobra, dokonuję strasznych czynów. Krowo, nie obraź się. Znaczy krowo, to krowa jest chyba. Masakra. Nie, normalnie jestem przeciwnikiem takich czynów, ale wydaje mi się, że było trofeum chyba za to, żeby... poobracać w taki sposób zwierzątka. Tak, to teraz wszyscy powiedzą tak. O! Rozlane mleko! Właśnie to mówiłem. Właśnie to mówiłem, że to jest możliwe. Doskonale. Mamy to. Dobra, teraz ten. Gdzie my teraz to zaniesiemy? A, dobra, bo tak, to jedno zaniosłem tutaj. Teraz to zaniosę tutaj. I tam już widzę ostatnie. No więc nie ma co się dłużej zastanawiać. Już zaraz powinniśmy mieć, no, nie wszystkie wiadomo, ale zrobioną dużą część jednak. No i to wyzwanie ogólnie ogarnięte. Tak już do końca. Aha, tutaj. Dobra, pięknie. Jeszcze trzy i wyzwanie będzie zrobione. Co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę, że nie ma za dużo zadań, że zrobienie jednak, wiecie, tego... wbicie tego 40 poziomu nie jest wcale takie proste, jakby się początkowo wydawać mogło, gdzie te punkty leciały jak szalone dosłownie co chwilę. O, a teraz znowu mamy spadki klatek. W ogóle mam wrażenie, że teraz czasami jakoś... Jak grałem na początku, nie było takich spadków tych klatek na sekundę, jak są teraz. Oho, no ale zaszło. Znaczy jest ciemno, więc chyba mogę. Dobra, to wydaje się być bardzo proste. Dobra, ale obracaj. Jakoś tak dziwnie mi się obraca. Dobra, no. I to jest bardzo proste. Ale co to jest? Jakiś mały wóz po prostu? Chyba tak.
Nie, to jest kruk. Serio, to jest kruk. Trochę naciągany. Troszeczkę, ale... Ale jednak. Dobrze. Czyli jeszcze parę tych stołów jest. Przy czym wydaje mi się, że jak zrobię te dwa, to pewnie wyjdzie, że jeszcze jest ich więcej. Pewnie tak. Tak, to miejsca mocy. Teraz się rozglądam akurat, czy gdzieś stołu astronomicznego nie ma. No jak już jesteśmy w okolicy, znaczy no, zajmujemy się powiedzmy, że trochę tym... O, dobra, tutaj jest stół astronomiczny do znalezienia kolejnym. Przy okazji jakieś inne zagadki też do zrobienia. Jak jesteśmy, to się przyjrzymy. Co tam takiego ciekawego? Jestem w jaskini? A, i nie mogę tutaj użyć tego. Okej, no bo no w sumie... Dobra, muszę stąd wyjść. To nie było najlepsze miejsce na szybką podróż, zdecydowanie. Jakiś wąwóz tutaj mieliśmy. No nic. Przeskakujesz i wychodzisz. Czy ja naprawdę muszę... Zaraz. Czy to mnie dobrze prowadzi? Chyba. Dobrze, że tutaj nie można zginąć od upadku, bo pewnie już bym i w taki sposób zginął nieraz. Czasami wpadłem w jakąś, wiecie, szczelinę, dziurę. Zwał jak zwał. I różnie się to kończyło. Dobra. Są przeciwnicy? A, gdzieś tam się chyba ktoś pojawił. Dlaczego nie mogę użyć... użyć tego... Tej możliwości latania? To już jest grube przegięcie. Ja rozumiem, że wąwóz wąwozem, no ale... Serio, dobra, jak widać będę musiał tam po prostu dojść na piechotę. No nic, no nic. Próbuj. No warto to zbadać, gdzie wchodzisz po tym? Wiem, że tu wszystko warto zbadać. Tylko, że... Okej, teraz już mogę użyć miotły. Tak więc... Na górę. No, jeszcze wyżej. Tak jest. Profesor Shaw wiedziała, że muszę ten stół sprawdzić. Zresztą jak wszystkie inne. Oj, a co tym razem? Okej, nie, to chyba trzeba trochę mocno, nawet mocno zbliżyć. Może to bardziej w tą stronę? Nie wiem. Nie, chyba... Kurczę, to jest jakieś w ogóle skomplikowane. Od której strony się za to zabrać? Może bardziej jednak... Nie no, tam jest kilka obok siebie. Tak jakby wskazywało, że... To musi być dość mocno odwrócone. Zobaczymy. Czasami jest tak przy tych stołach, że robimy je wręcz od razu. A czasami trzeba troszeczkę więcej poświęcenia, że tak powiem. Okej, zobaczymy. Tutaj mamy te takie duże gwiazdy. No, to zaczyna coraz lepiej wyglądać. Okej. Wygląda naprawdę w porządku. Chociaż chyba za bardzo. Co jest? Przecież to musi być tak. Nie no, wydaje się, że powinno być bliżej. Może jeszcze zbliżmy. Nie no, za bardzo zbliżyłem, ale... Wydaje się, że ma sens. Dobrze, wielki pies. Okej. Spoko. Wielki psie. Okej. I tutaj jeszcze jedna zagadka. I to jest chyba ta zagadka, tak, ta z Flipen, do której... Oj, te strale, wybaczcie mnie. Mam nadzieję, że was nie przestraszyłem. Dobra. Incendio. Wow, nie chciałem incendio. No, mogą się zdecydowanie dziwić, jeżeli... Troszkę przestraszy ich. Okej, nie tak. Chyba nie tak. Trzeba znowu od innej strony zupełnie się temu przyglądać. Może z tej spróbujmy. I tak uważam, że do końca tego nie kumam. O, na przykład tak jak tutaj. Ja to odwróciłem tak typowo, czy... No. Tutaj też nie. Aha, dobra, nie, już chyba wiem, okej. To teraz tak, zrobimy, może w końcu to zrozumiem tak jak należy. Jeszcze raz. Nie, tutaj nie tak jak trzeba. Chyba nie tak, nie, no to nie jest tak jakbym chciał. Tak, z tej strony teraz rozrzucał, to będzie w ogóle źle. Flipendo! No i teraz bym chciał to przesunąć tak jakby... Cholera, nie kumam tego. Wkurza mnie to strasznie, będą mnie... Już widzę, że te będą mnie denerwować. Jakby wiem, o co biega, wiem jak to przestawić, tylko może ja to od złej strony w ogóle robię.
bo tutaj tylko tak właściwie flipendo może zadziałać. Nic innego. Żeby to przestawić jak należy. Ej, serio, mam wątpliwości co do tego, jak to w ogóle ma wyglądać. Jak z tej strony daje, to jest inaczej? Na przykład tu są te same. Powiem tak, nie jestem przekonany, zrobię sobie to na spokojnie. Natomiast zastanawiają mnie teraz jeszcze te zadania poboczne. To jest może nawet bardziej ciekawe, bowiem zadań pobocznych mamy mieć jeszcze 5, a z Poppy mamy jedno. Czy naprawdę jeszcze są jakieś zadania, których gdzieś tutaj nie odkryłem? Czy one się pojawią dopiero potem? Może przy pucharze domów będzie jakieś rozwinięcie? Ale nie, to jest z Poppy. Dobra, być może muszę podejść jednak do tego pucharu domów. No, zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, piękne widoki. Widzimy się wkrótce, liczę, że już żadna zagadka kolejnym razem nie będzie dla mnie przeszkodą, przekonamy się. Ale to tyle na dziś, widzimy się tak więc w kolejnym materiale już za niedługo. Do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!